Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny długo zapowiadany odcinek z Loadoutów. Więc tak, przede wszystkim, jak wiecie, Loadouty teraz będą na Discordzie, także zapraszam was na Discorda i generalnie jakby pod koniec tego odcinka podam wam kolejny temat, jaki będziecie musieli podawać, na jaki temat generalnie będą kolejne Loadouty. Będziecie musieli podać swój Loadout, najlepiej po angielsku, ewentualnie też może być screen z Team Fortressa na kanale do tego wyznaczonym, czyli Loadouty Team Fortress 2, i wszystkie Loadouty, które będą pod moją wiadomością odnośnie tego, jaki jest temat, będą brane pod uwagę do kolejnego konkursu. Także zaczniemy może również od tego, że generalnie życzenia świąteczne moim zdaniem najlepsze miał Cinimuncio, także Cinimuncio, odezwij się do mnie na Steamie, a dostaniesz ode mnie kluczy. Także teraz możemy po prostu już sobie przejść do loadoutów. Także mamy tutaj pierwszy loadout od Small Ragemana, loadout do medyka, Scourge of the Sky, Night Ward i Dapper Dickens. Całkiem spoko mi się, moim zdaniem, w ogóle prezentuje ten loadout. Bardzo fajnie, że to jest właśnie nawiązanie do Ebenezera Scrooge'a i jakby przede wszystkim fajny motyw do tego, że nie jest to taki typowy, podstawowy, taki świąteczny loadout typu Mikołaj, jakoś bardzo odznaczający się światełkami, kolorystyką i tak dalej, tylko właśnie to jest coś takiego alternatywnego, ale równocześnie co również kojarzy się po części ze świętami, bo jak wiadomo, był film, była książka i tak dalej, pewnie dla niektórych była to również lektura szkolna. Ale dobrze, generalnie tutaj 7,25/10. Kolejny loadout od Gieniu, Bong Bini, Bruiser z bandana, Wipeout Warps. I spoko się całkiem prezentuje ten scout, może tak mało, powiedzmy, świątecznie, ale bardziej tak również zimowo, właśnie tutaj tak, nie wiem, taki narciarz, coś w tym rodzaju. 6,5/10. Loadout od Montesnack, więc jest to Jak kula do jeża, Większa szycha z akademika i Okucie oprycha. Generalnie nie wiem za bardzo tutaj dużo powiedzieć. Jakoś mi mega świątecznie ten loadout kompletnie nie wypada. Jednak mojemu koledze się całkiem podobał, także z tej uwagi 6/10. Femcior, Fizzy Pharmacist, Night Ward, Cozy Cover Up. Generalnie moim zdaniem bardzo spoko się to prezentuje, jednakże brakuje tutaj jakichś kolorków, bo tak trochę blado wygląda ten medyk. Stąd 6,75/10. A teraz trzy loadouty od Lubię Placki, dlatego tutaj weźmiemy twoją średnią i je pokażę tak na szybko. Czyli tutaj macie pierwszy loadout do medyka, on całkiem spoko się w ogóle prezentuje, jednakże mojemu koledze na przykład się nie podobał dobór czapek, nie wiem dlaczego, mi się bardzo fajnie jakby wszystko tutaj podobało, pięknie się komponuje jakby całość zimowa. Znowu niestety farb nie ma, jednakże tutaj jest 7/10. W kolejnym loadoucie do Soldiera mi na przykład już mniej świątecznie moim zdaniem, jednakże koledze się podobało z uwagi, że właśnie niby zimowy bardziej, jest też taki bardziej mniej może o mniej właśnie charakterystyczny pod święta, a spoko się prezentuje pod zimę, także również tutaj 7/10. I ostatni Demoman, taki grubcio, bardzo fajny, zabawny, 7,5/10. Stąd również średnia to jest jakieś takie 7,16. I teraz dwa loadouty od Dear Satan, czyli jest to Soldier i ten Soldier prezentuje się następująco. Trochę mało świątecznie również mi się wydaje, że tu brakuje takiego ducha świąt, no i przede wszystkim farb, także 5/10. Drugi loadout od Dear Satan to jest Inżynier. I tu kolega coś mówił, że on nawiązuje generalnie do czegoś, ja niestety nie wiem za bardzo do czego. I w sumie jakoś zimowo się również mi to nie prezentuje, stąd 6,75/10, czyli twoja średnia wynosi 5,87. I ostatni loadout na dziś jest to loadout od Cinimuncio, który wygrał przed chwilą konkurs. Jest to całkiem spoko loadout. Borders Beanie, Candy Candlers i Fire Bread. No i generalnie mi się całkiem jakby ogólnie strasznie podoba ten loadout. Moim zdaniem bardzo ładny, bardzo fajny i nie jestem w stanie tu więcej nic powiedzieć niż tylko 7,75/10 i równocześnie jest to najwyższy wynik, więc teraz daję wam głosowanie. A w tym głosowaniu będzie to właśnie Cinimuncio oraz pierwszy medyk, czyli był to loadout od Small Ragemana. Także zagłosujcie w ankiecie, teraz wam się pojawia właśnie, czy wam się bardziej podoba medyk od Small Ragemana, czy Pyro od Cinimuncio. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No i oczywiście kolejny jakby temat loadoutów jest, są to loadouty sylwestrowe, także napiszcie po prostu w
odpowiednim kanale, czyli Loadouty Team Fortress 2 na moim Discordzie, na który was serdecznie zapraszam, jakieś loadouty sylwestrowe. Możecie wymyślić, co chcecie. Musicie się wykazać kreatywnością, bo generalnie w Team Fortressie nie ma za dużo, mam wrażenie, takich czapek, dlatego musicie trochę pomyśleć i znaleźć coś ciekawego, żeby jakoś fajnie się to komponowało i miało jakiś taki sylwestrowy w miarę klimat. To było na tyle.